Cześć kochani, cześć. Dzisiaj jest środa. Dzisiaj jest środa 7 lutego. I przymierzam się właśnie od kilku dni do nagrania pierwszego odcinka Biznes Cafe Podcast w tym 2018 roku. W grudniu ukazał się tylko jeden odcinek. W grudniu tylko jeden. W styczniu ukazało się zero odcinków. I mamy już luty, więc chciałbym, żeby chciałbym teraz towarzystwa waszego, po to, żeby wspólnie nagrać ten odcinek, chcę nagrać ktoś właśnie teraz w tym momencie do mnie dołączył e, chcę nagrać odcinek w tym momencie e, pierwszy w 2018 roku 25 odcinek Biznes Cafe Podcast Piotrek jest ze mną, fajnie i powiem wam szczerze, że to już chyba czwarte podejście Także czekam, niech się troszeczkę ludzi zbierze. Chcę zobaczyć, że jesteście ze mną. Chcę zobaczyć, że mam Wasze wsparcie, ponieważ jest mi w tym momencie ciężko nagrać kolejny odcinek Biznes Cafe Podcast. Także poczekam sobie jeszcze na parę osób i za moment zaczniemy. Justynka, cześć Justynka. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będę chciał powiedzieć, yy, będę chciał zdradzić kilka rzeczy, o których boję się mówić. Więc będzie dosyć yy, autentycznie. No i kilka podsumowań zrobić. Także kogo my tu mamy? mamy Justynkę, mamy Piotrka. Poczekamy, jeszcze nie tak, pięć osób jeszcze będzie, to będzie takie dobre wsparcie dla mnie. Pięć. Pięć osób. Niech będzie, to będzie dobre wsparcie. Po prostu potrzebuję teraz Was. W poniedziałek próbowałem nagrywać ten odcinek. Chyba poświęciłem dwie godziny na to, żeby nagrywałem, przerywałem, nagrywałem, przerywałem. Problem jest w tym, że kiedy mam gościa. Cześć, Matylda. Hej, o czym będzie? Matylda dzisiaj podsumuje 2017 rok w podcaście i nie tylko też w moim życiu dużo powiem. Powiem o planach na 2018, ale też zdradzę kilka szczegółów, o których aż boję się mówić. Okay? <laughs> zdradzę kilka szczegółów. Zdradzę kilka szczegółów. Na przykład taki teaser, zanim zaczniemy. Taki teaser, że ten podcast dlatego powstał, ponieważ powstał w momencie, kiedy w ogóle dlaczego zacząłem nagrywać? Zacząłem nagrywać, ponieważ miałem depresję. O, w ten sposób. Także to jest ciekawy teaser. I powiem, dlaczego, jak to się stało właśnie, że, że zacząłem nagrywać i co się, jaki był efekt tego, że zacząłem to robić. Dobrze, mamy pięć osób, więc jestem prawie gotowy do tego, żeby zacząć. I tylko wrócę do tego tematu, że poniedziałek, wtorek próbowałem nagrać kolejny odcinek, ale solo, sam, bez gościa. I wiecie jak się ma gościa, to to jest bardzo taka prosta sprawa. Masz kogoś po drugiej stronie, interesuje cię ta osoba, zadajesz tej sobie pytania, ta osoba odpowiada i wchodzisz w ten temat i de facto żyjesz w tym momencie mm, takim 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 fajnym, ja po prostu jestem ciekawy wtedy co ta osoba Macie ciekawego do powiedzenia, przekazania, i to jest wtedy bardzo proste robić taki odcinek. Dla mnie to jest po prostu luz. Luz blues, blues. Cześć Szymon. Um, i, i, w, I w momencie, kiedy um, kiedyś jest samemu znowu przed mikrofonem i trzeba powiedzieć coś bardziej od siebie, trzeba powiedzieć coś o sobie. Albo o tym, co się robi, to, to, to może się pojawić właśnie taka blokada. Ja ją właśnie w tym momencie odkryłem znowu, że ona znowu jest. I dlatego chcę wrócić do tych trudnych momentów, o nich powiedzieć, ponieważ um, nauczyłem się jednej rzeczy w ciągu ostatnich lat, że um, odkrywanie przed innymi ludźmi prawdziwych swoich um, rzeczy, których się boimy, Mówienie o rzeczach, które się boimy, do innych ludzi, uwalnia nas od napięcia. Bo my się często boimy powiedzieć ludziom o takich rzeczach, takich prywatnych, boimy się powiedzieć ludziom, czego my się boimy. A w momencie, kiedy my już powiemy im tego, czego się. Powiemy im właśnie to, czego się boimy, powiemy im o tym, to te całe ciśnienie z nas schodzi. Więc jak to brzmi dla was? Dajcie znać w tym momencie, jak to dla was brzmi? Czy czy e, rozmowa o tym, czego ja się boję, przez, przy, przy, bałem, przez co, przez jakieś rzeczy w tym momencie przechodzę, e, jakie bariery przekraczam oraz e, to, co dał mi podcast w 2017 roku oraz jakie są plany na 2018. Jeżeli te tematy są interesujące, to dawać teraz tutaj jakieś komentarze. Meg piszesz szacunek dla mnie, więc... E, Mm, dziękuję za wsparcie, ale ten komentarz czyni mnie jeszcze bardziej zdenerwowanym. <laughs> Czyli wiesz, szacun, że, że, że to zrobisz, bo to jest takie trudne, nie? <laughs> tak to odbieram. E, Justynka, jesteś, jesteś ze mną i fajnie. E, to są. Każdy z nas ma te trudności. Ty Justynka na pewno też, bo cię znam już trochę, że. Mówienie o nas samych, szczególnie w grupie, a już w ogóle w takiej grupie, gdzie jest kilkaset, albo kilkaset, albo kilka tysięcy osób, i my nie wiemy, do kogo my mówimy, ale mówimy o sobie, to jest takie trochę ryzyko. To jest takie wystawianie się publicznie, i licho wie, co z tego wyjdzie, nie. Ale właśnie tylko to jest to, co zaraz powiedziałem, że licho wie, co z tego wyjdzie, to jest tylko i wyłącznie nasz umysł mówi nam, że. Bój się, bo może wyjść coś z tego strasznie złego i ludzie będą dobrze. Nie będę się rozpowiadał, po prostu powiem więcej o tym w odcinku. Powiedziałem, że jak będzie pięć osób, to zacznę a mamy siedem. No to w takim razie możemy zaczynać. Jesteście gotowi, kochani? Jesteście gotowi? Dajcie mi trochę teraz serca. Ewa, strach przed porażką. No właśnie, strach przed porażką. Ale jaką porażką? Jaka może być porażka? Największą porażką życia może. Największa porażka życia to jest taka, kiedy się nie jest sobą, prawda? Kiedy ja nie będę sobą i nie będę mówił prawdy o sobie innym ludziom, to to jest największa porażka. To jest największa porażka życia. Także dopóki jestem sobą i mam odwagę do tego, żeby mówić o rzeczach trudnych dla mnie, to po pierwsze, kruję w innych życiu, w życiu innych ludzi wartość. Tak, Szymon, oczywiście, że wyglądam na zrelaksowanego. Pracowałem nad tym trzy dni. <try> trzy dni czasami zajmuje, żeby człowiek naprawdę się przygotował do tego. Justynka, w momencie, gdy jesteśmy jak otwarta rana, nic się nie przyczepi i nie, zosta i nie zostanie glut na dłużej. Dobrze, kochani. Prosiłbym Wam teraz, żebyście zrezygnowali na chwilę z komentarzy, bo chcę przenieść się w świat właśnie tych moich rzeczy. A chcę, w tym momencie naciskam przycisk nagrywania. I od tego momentu nagrywam już z Wami wspólnie 25 odcinek podcastu. OK? Jestem w nim dzisiaj sam. Gotowi? Bo ja tak. W takim razie zaczynamy. Biznes Cafe Podcast, odcinek 25. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces, oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Witam Cię serdecznie w 25. I zarówno pierwszym w 2018 roku odcinku Biznes Cafe. Dzisiaj jest to wyjątkowy odcinek. Po pierwsze, dlatego, że jestem w nim sam, jestem solo, ale de facto nie jestem sam. W tym momencie na Facebooku jest ze mną osiem osób, które mi kibicują. I być może oglądasz ten odcinek teraz na żywo, w trakcie jak jest stworzony. Być może oglądasz ten odcinek na Facebooku później, odtwarzasz tego live'a, a być może odnalazłeś ten materiał na YouTubie, a być może też słuchasz go po prostu ze strony biznescafe.uk albo w jednym z Twoich podcastowych playerów. W którymkolwiek miejscu w tym momencie jesteś, gdziekolwiek teraz słuchasz tego nagrania, wiesz o tym, że jest to specjalny, naprawdę specjalny odcinek. Dzisiaj w tym odcinku chcę powiedzieć o rzeczach, o których boję się mówić. Chcę się otworzyć. Chcę też podsumować rok 2017 i powiedzieć Tobie o tym, co dało mi nagrywanie podcastu, co dało mi rozpocząć tego projektu. I chcę też podzielić się z Tobą planami na przyszłość, planami na 2018 rok i dalej. Zatem zaczynamy. Zanim zacznę mówić o rzeczach, o których przed chwileczką, które przed chwileczką wymieniłem, chcę, żebyś poznał historię powstania tego podcastu. Pierwszy odcinek oficjalnego Biznes Cafe podcastu został wyemitowany 1 kwietnia 2017, ale tak naprawdę historia powstania tego podcastu jest znacznie, znacznie dłuższa. Zacznę w takim razie od historii. Jest rok 2008. 2008. Do mojej głowy wpada pewien pomysł. Chcę nagrywać rzeczy, które są przydatne dla Polaków w Wielkiej Brytanii i dzielić się tym w internecie. Wiem, że dzielenie się w internecie ma przyszłość. Wtedy jeszcze nieznane mi były w ogóle pojęcia takie jak podcast. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego może mieć jakikolwiek zasięg. Sięgamy przecież 10 lat wstecz. Kto wtedy wiedział o tym, że można podcast nagrywać? Być może ktoś zetknął się z jakimś takim pojęciem e, gdzieś na iTunes, albo w jakichś innych playerach muzycznych, ale przecież de facto smartfon to był jeszcze mm, bardzo świeża rzecz. Smartfon. Wszyscy używali, jeszcze większość ludzi używała jednak telefonów z keyboardem, i ciężko było takie rzeczy w ogóle mm, mieć w kieszeni przy sobie. A słuchanie czegoś na komputerze z kiepskimi głośnikami, laptopie tym bardziej, już w ogóle nie miało sensu. Więc, e, pomysł zupełnie oryginalny. Napisałem biznesplan, w którym ująłem e, właśnie taki pomysł, że chcę nagrywać treści i publikować je do szerokiej publiczności, do Polaków Wielkiej Brytanii, i chcę stworzyć niejako takie radio. Nazwałem to Jeżeli jest jakieś echo, to mi dajcie znać w tym momencie, ja tutaj sobie to muszę uciąć. Jeżeli jest echo, to mi dajcie znać, że jest echo. Okej. Okay. No i właśnie, teraz mnie rozproszyły komentarze, tak? Straciłem flow. Wchodzimy dalej. Napisałem biznesplan, w którym to um, wymyśliłem sobie coś takiego, że Chcę rozmawiać z ciekawymi osobami, które coś robią i będę to dalej emitował. Nie wiedziałem jeszcze, jak to zrobić, nazwałem to radio i tak w biznesplanie przedstawiłem to moim potencjalnym inwestorom. I, kochani, komentarze, które mi wyskakują w tym momencie na ekranie, oczywiście dają mi otuchy. Także dziękuję Wam bardzo. Otrzymałem pieniądze, które z banku, zarówno z banku, zarówno także od inwestorów, które pomogły mi zakupić sprzęt i miałem taką listę sprzętu. Miałem sobie kupić komputer, mikrofon i po prostu miałem zacząć nagrywać. Ale uwaga, kiedy zacząłem chwalić się tym pomysłem z innymi ludźmi, jeden z tych ludzi był takim entuzjastą właśnie technikaliów i sprzętu, że przypadkowo zupełnie człowiek okazał się moim sąsiadem, przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, jeżeli chcesz to zrobić dobrze, jeżeli chcesz brzmieć dobrze, to musisz zainwestować w sprzęt profesjonalny. I tak zacząłem słuchać jego porad i zacząłem zakupować to coraz bardziej rozbudowane, bardziej profesjonalne sprzęty. I z dnia na dzień ten cały equipment, ten cały sprzęt pozwalał nam zrobić coraz nowsze rzeczy. Więc z tego podcastowego pomysłu zaczęło rodzić się radio. To radio rozrosło się do, tego, do takiego y, rozmiaru, że nadawaliśmy 24 godziny na dobę. Mieliśmy tam cały zespół ludzi, którzy pracował nad przygotowywaniem informacji, przygotowywaniem y, playlist muzycznych. Było bardzo dużo polskiej muzyki, bardzo dużo komercyjnej muzyki. No i mieliśmy już też gości, którzy przyjeżdżali i mówili na konkretne tematy. Więc całkiem spory projekt. I wtedy, kiedy wydałem już te 10 tysięcy funtów na sprzęt, i następne 10 tysięcy funtów w ciągu 6 miesięcy władowałem w takie koszty bieżące typu wynajęcie miejsca, typu opłaty, licencje na nadawanie muzyki itd., przyszedł moment, kiedy zobaczyłem, że tyle pieniędzy w ciągu 6 miesięcy zainwestowałem a nie skupiłem się w tym momencie na najważniejsze rzeczy dla biznesu. Skąd będą szły pieniądze? I to był ogromny błąd. Ktoś może powiedzieć w tym momencie, jak można popełnić taki karygodny, karygodny błąd przy otwieraniu biznesu. Ale w tamtym momencie, w tamtej chwili, moje myślenie było takie. Robię coś, bo kocham to robić, i robię coś, bo ludzie tego chcą. I nie zastanawiałem się nad tym, tak naprawdę, skąd będą pieniądze. Wydawało mi się, że po prostu przyjdą. Prawda była oczywiście zupełnie inna. Ja miałem swoje biurko w naszym biurze radiowym, ale ja na tym biurku rzadko kiedykolwiek przesiadywałem. Tak naprawdę, za, zamiast za tym biurkiem, ja siedziałem za mikrofonem i prowadziłem program. Także z innymi ludźmi i uczyłem ich, w jaki sposób prowadzić program, jak wyobrażam sobie, że to radio powinno działać. Czyli stałem się de facto redaktorem programowym tego radia, dyrektorem programowym tego radia, a zapomniałem o jednej ważnej rzeczy: o dyrektorze finansowym. To biurko było puste i bardzo szybko okazało się, że pieniądze się skończyły i nie było tak naprawdę już czego wydawać i trzeba było ten projekt zamknąć. Decyzję o tym, żeby zamknąć ten, ym, ten projekt, decyzja była bardzo trudna do podjęcia. Ale pomogła mi książka. Zgadnijcie jaka. Oczywiście Robert Kiyosaki. Biedny ojciec, bogaty ojciec. Czy odwrotnie? W jakiś bądź razie tą książkę przeczytałem. Podarowała mi tę książkę moja siostra. Rok wcześniej. Ona ta książka sobie stała u mnie na półce. I wtedy, w tym momencie, nie wiem dlaczego, sięgnąłem po tą książkę, zacząłem ją czytać. I otworzyłem szeroko oczy i zobaczyłem, że. Przecież ja popełniłem podstawowy błąd. Nie wydaje się pieniędzy po to, żeby je wydać. Pieniądze trzeba inwestować. Dopiero wtedy zrozumiałem i znalazłem taką prawdę o tym, jak właściwie biznes działa i jak ja powinienem działać. Zacząłem dużo spacerować, zacząłem dużo słuchać podcastów, książek, audiobooków i zacząłem tworzyć w swojej głowie właściwy dla siebie mindset, taki, który dał mi spokój. Dał mi pokój. Zobaczyłem, że pomimo tego, że teraz mam dużo długu do spłacenia, pomimo tego, że teraz mam problem z takim projektem, jakim jest radio, to da się z tego jakoś wyjść. I szybciutko odnalazłem drogę do tego, żeby wszystko spłacić i żeby znaleźć się znowu w tym miejscu, w którym byłem wcześniej, i zastartować jeszcze raz. Ale ten pomysł, który początkowo w 2008 roku mi się w głowie urodził, czyli że chcę nagrywać rzeczy i dzielić się z innymi wartościowymi rzeczami, ciągle był i czekał na realizację. My wszyscy rodzimy się, tak ja wierzę w to, że my wszyscy rodzimy się z pewną misją w życiu. Pan Bóg daje nam pewną misję, którą mamy wykonać. I cały czas ta misja tam jest, w tyle głowy, w naszej świadomości, ona cały czas do nas mówi. My możemy ją ignorować, my możemy o niej zapominać, możemy chcieć ją odsunąć na bok, bo być może wydaje nam się, że w tym momencie to nie jest opłacalna rzecz. Może szukamy w tym momencie możliwości, patrzymy, co robią inni. Biegamy, jak, jak to mówią Anglicy, headless chickens, czyli kurczaki bez głowy, wiecie, jak biegają, i, i szukamy dla siebie jakiegoś jedynego skoku dla nas, że tutaj, w tym momencie, w tym miejscu zarobimy. To, to jest skok życia. Ale największym skokiem naszego życia jednak to jest skok na odkrycie swojej własnej misji. Tego, co mamy tutaj w sercu, tego, co zawsze chcemy robić. I nie chodzi o to, żeby otwierać biznes w taki sposób, jak ja to zrobiłem, że kierować się tylko i wyłącznie swoimi pragnieniami i marzeniami, ale żeby tak, oczywiście tym trzeba się kierować, ale żeby, prze... żeby jeszcze wykorzystać wiedzę biznesową do tego, żeby wykorzystać podstawowe zasady działania biznesu, żeby nie spalić tego projektu, ale żeby ten projekt się udał. Więc potrzebujemy też wsparcia innych ludzi, którzy y, mogą popatrzeć na nas z boku i powiedzieć nam, co o tym myślą. I mówiąc szczerze, kiedy ja zakładałem to radio, to miałem takiego jednego człowieka, który z Polski, taki Krzysiu, którego poznałem zupełnie przypadkowo. On przyjechał, zobaczył, jak to wszystko wygląda i powiedział mi wiesz co Grzesiek? Szkoda twojego czasu. I on ja mi wyraźnie wtedy kilka razy mnie upomniał, żebym zostawił ten projekt, bo to nie ma sensu. Ale wiecie co, oczywiście, nie posłuchałem go. Bo dlaczego mam słuchać kogoś, skoro ja mam taką właśnie wizję? On też nie potrafił mi jakby chyba wtedy pokazać dokładnie, w czym leży problem, bo ja nie odkryłem wszystkich kart. Ja mu nie powiedziałem dokładnie, jakie mam plany finansowe i tak dalej, bo jeszcze byłem na takim etapie świadomości, że twierdziłem, że skoro komuś coś powiem, no to ktoś może ukraść mi pomysł, tak? Albo może mi później podstawić nogę, więc po prostu taki poziom świadomości. Podczas kiedy teraz, tak jak zresztą widzisz w tym momencie, dzielę się wszystkimi rzeczami zupełnie otwarcie, bo wiem, że tylko i wyłącznie wartość z czegoś takiego może wyniknąć i dla mnie, i dla ludzi, którzy są odbiorcami. Więc pomimo tego, że ten, to radio zostało zamknięte, ja ciągle myślałem, o nagrywaniu i kilka lat później założyłem stronę biznescafe.co.uk ta nazwa już wcześniej ukształtowała się w mojej głowie i zacząłem nagrywać podcasty, ale odcinki, rozmowy, ale tym razem zacząłem to robić w języku angielskim. Pomyślałem sobie skoro z Polakami nie wyszło, to może trzeba to zrobić po angielsku. I mieć większy zasięg. I znowu moje myślenie było takie, że tak jakby nie wyciągnąłem dokładnych wniosków z tej lekcji, która została mi dana. Gdybym przypatrzył się dokładnie, dlaczego Polacy tego radio tak naprawdę nie słuchali w takich liczbach, jakbym chciał, i dlaczego nie miałem reklam, to bym zobaczył dokładnie, jakie były moje błędy wtedy. Ale ja wtedy tego nie widziałem. To jeszcze było za wcześnie. Więc pomyślałem sobie, że problem jest. W Polakach. <laughs> Najczęściej się wini Polaków, a nie na przykład we mnie. I teraz to widzę zupełnie inaczej, bo tak jak widzisz, tworzę w języku polskim i tworzę głównie do Polaków, ale wtedy myślałem, że właśnie jak zacznę w języku angielskim tworzyć rzeczy i szerować na Facebooku i wrzucać gdzie popadnie, to będzie super. I zrobiłem około chyba ośmiu wywiadów, i wiecie co? Nic. Nic. Po prostu rzuciłem tą wędkę i nic się nie stało. Nikt, y, nie było jakiegoś szału. Więc znowu powiedziałem sobie, znowu robię coś nie tak. I tak właśnie jest w naszym życiu, że żeby stworzyć dobry biznes albo taki, który będzie y, potrzebny dla kogoś, to trzeba to zrobić dobrze. I trzeba się kierować zawsze tym, co potrzebują ludzie, co potrzebują klienci odbiorcy, a nie tym, co ja sobie tam wymyśliłem. Więc tym razem y, jakby zarzuciłem ten pomysł, przestałem nagrywać. I pomyślałem sobie, może zacznę nagrywać treści, które będą konkretnie pomagały osobom w jakiś konkretnych rzeczach, zamiast skupiać się na wywiadach. I pewnego dnia moja żona była akurat w Polsce i poznała fantastyczną rodzinę, która z kolei chciała mnie poznać, i poprosiła mnie, ta rodzina, te dwie osoby poprosiły mnie o to, żebym pomógł im w rozpoczęciu biznesu. Czyli taki jakby coaching, mentoring. I zgodziłem się na to. I zaczęliśmy współpracę. Tylko, że ja nie chciałem spędzać godziny, godziny z nimi rozmawiając przez Skype'a, bo stwierdziłem, że to może być czasochłonne, więc powiedziałem, że ja będę nagrywał filmy takie jakby na konkretne tematy, na wideo, będę im to wrzucał na YouTube'a jakimś tam prywatnym wideo i później oni będą sobie to przerabiać, te materiały, po kolei będą, będę im to zadania dawał, będę im to sprawdzał, no, i oni tam jakąś określoną sumę pieniędzy będą mi za to płacić. I zgodzili się, spodobał mi się ten pomysł i zaczęliśmy współpracę. I zobaczyłem wtedy, jak bardzo jestem w stanie pomóc takim osobom, które są otwarte na to, żeby coś ze swoim życiem zrobić. Zobaczyłem, że moje doświadczenia, nawet te negatywne, czyli te upadki i te błędy, które popełniłem, w tym momencie już jestem mądrzejszy i mogę komuś powiedzieć: Posłuchaj, tutaj i tutaj można zrobić w inny sposób. I zaraz jak dołączyła ta rodzina, po, jak, jak szkoliłem tą rodzinę, to okazało się, że znalazły się wokół mnie inne osoby, które również chciały podobnego serwisu i tak powstał program. Powstał program biznesodzera.pl Na tej stronie, oczywiście to nie jest w tym momencie publicznie dostępne, ale po otrzymaniu konta można wejść i w ciągu sześciu miesięcy zbudować swój biznes, jeśli się ciężko pracuje. Ale cała instrukcja krok po kroku została tam podana. Przynajmniej do tego kroku uzyskania pierwszego klienta. I cały system, który tam stworzyłem, to jest przede wszystkim przejście z myślenia pracownika na myślenie przedsiębiorcy. Czyli jeżeli jesteś na etacie, to myślisz zupełnie innymi kategoriami. Ciężko ci jest dostrzec biznesowe okazje, ciężko ci jest dostrzec yy, i uwierzyć w to, że pieniądze można łatwo zarobić. Wydaje się zawsze, że to jest bardzo trudne i skok w ogóle z, z bycia pracownikiem na bycie przedsiębiorcą to jest ogromny to jest ogromna przepaść, którą, którą, na którą niektórzy się rzucają po prostu. I patrzą, co się stanie. Niektórzy bardzo pomalutku rozkładają jakieś mosty, próbują budować liny, przerzucać na drugą stronę, żeby się ubezpieczyć. Więc, więc jest to pewna przepaść. Chciałem przede wszystkim służyć ludziom i w tym programie mm, udało mi się to robić. Dołączyli ludzie nie tylko z Polski, ale też z Wielkiej Brytanii i sporo z tych ludzi wpuściłem po prostu na próbę, na test. Powiedziałem mi, macie dobrze, przetestujcie, zobaczcie, jak ten program działa, zobaczcie, czy wam to odpowiada. I nawet to osoby na początku w ogóle nie płaciły mi za ten, za te spotkania online, które robiłem i za tę treść, ale w pewnym momencie pomyślałem sobie: OK, poświęcam tyle czasu, poświęcam y, tyle mojej wiedzy czas na to, żeby wystawić y, jakąś ofertę, żeby wystawić cenę. I to był moment, kiedy popełniłem drugi błąd drugi karygodny błąd. Sprzedałem to, a raczej nie sprzedałem tego, bo zrobiłem to w okropny sposób. Zrobiłem to zbyt szybko, zrobiłem to nieelegancko, i niestety zraziłem do siebie w tym momencie ludzi, w tamtym momencie. Więc zrozumiałem też wtedy, że pomimo tego, że mamy dobry produkt, on fajnie wygląda, fajnie działa, fajną wartość daje. To jeszcze jest jeden element, który jest ważny, żeby osiągnąć sukces. Trzeba dobrze go sprzedać. Czyli nie tylko sam produkt jest ważny, bo produkt może być świetny, ale cały marketing, czyli sposób, w jaki go opisujemy, sposób, w jaki my sprzedajemy go, jest bardzo istotny. I to jest coś, co nigdy wcześniej wiedziałem, ale jakby nie, nigdy nie sparzyłem się i do tego momentu zobaczyłem, że źle zrobiłem. Nie w taki sposób się sprzedaje. I zacząłem bardzo, bardzo interesować się właśnie tematem, w jaki sposób powinienem sprzedawać efektywniej, lepiej, tak żeby nie zrażać ludzi, ale żeby oni skorzystali z tego produktu, ponieważ jest im potrzebny i widzę, że, że działa. I w momencie, kiedy odepchnąłem tych ludzi od siebie, i oni po prostu uciekli, w większości tam zostały dosłownie dwie rodziny mi zostały, z którymi byłem, kiedy większość tych ludzi odeszła, Poczułem się troszeczkę słabo psychicznie. Pomyślałem sobie: Hmm, może ten produkt nie jest dobry, i tak dalej. I zadawałem sobie pytania: co zrobić, żeby upewnić się, że ten produkt jest dobry? I zgadnijcie, na jaki pomysł wpadłem. Otóż wpadłem na taki pomysł, że ja sam przejdę swoje własne szkolenie krok po kroku i pokażę ludziom, Pokażę ludziom publicznie, że jestem w stanie otworzyć zupełnie nowy biznes od zera. I zacząłem tą przygodę 1 czerwca 2016. Też zrobiłem taki eksperyment, zostałem zaproszony na Invest Camp, taką imprezę dla polskich inwestorów, przedsiębiorców, która odbywa się chyba co roku w Wielkiej Brytanii, tu w Yorkshire. Fenton, dokładnie, z takiej harcerskiej obozowisku. I to pamiętam, był czerwiec, właśnie 2016, kiedy pojechałem tam, i zostałem poproszony też wcześniej przez organizatorów, żeby być prelegentem, żeby powiedzieć coś na temat otwierania biznesu od zera. I pamiętam, wyszedłem wtedy. I mój pomysł był taki, żeby kogoś wybrać z publiczności, kogokolwiek, kto będzie chciał być moim takim królikiem doświadczalnym, usiądzie, zatem mu kilka pytań i stworzymy biznes z tym człowiekiem w ciągu 20 minut. I wiecie co, tak się stało. Ta osoba usiadła, porozmawialiśmy przez chwilę, okazało się, że ma dużo, dużo potrzeb w swoim biznesie, chce coś z tym zrobić i jest gotowa zapłacić mi bardzo fajne pieniądze za rozwiązanie tych problemów. Więc pokazałem jakoś, jak de facto tym osobom, które tam były, że to jest możliwe, ale ludzie potrzebowali więcej, bo to było tylko 20 minut, to było bardzo krótkie. Więc ja zacząłem działać, nagrywałem filmy i dzieliłem się tymi filmami w internecie, w, na Facebooku, na YouTubie. No i jeżeli chcesz teraz zobaczyć te wszystkie kroki, które poczyniłem wtedy, możesz wejść w tym momencie na, na stronę biznesodzera.pl. I tam wpisać swoje imię, nazwisko, i otrzymasz dostęp natychmiast do wszystkich filmów, które wtedy w tamtym momencie nagrałem. Czyli budowałem w 6 miesięcy biznes i obiecałem sobie, że on będzie przynosił, generował 5000 funtów mi miesięcznie yy, przychodu. Taki, takie było założenie. I co się stało? Yy, budując ten biznes, yy, na początku szło świetnie. Na początku szło bardzo, bardzo dobrze. Ale później zacząłem czuć e, pewien brak sił. To był też okres 2016 rok, kiedy, jak pamiętasz, pod koniec czerwca w tym roku było głos, głosowanie w sprawie Brexitu. No i niestety nie wyszło to na naszą korzyść jako imigrantów. I w ogóle wokół mnie pojawiło się bardzo dużo osób, które mówiły na ten temat, które bały się, które podnosiły pewną taką dyskusję, co teraz, jak to będzie. I nawet pomimo tego, że próbowałem Przeciwstawić temu trendowi, i sam nagrałem kilka filmów mówiących o tym, nie ma się co bać, przecież trzeba korzystać z okazji. To jednak ta cała energia, która wokół tego była i tych Anglików, których spotykałem, którzy też, no, kilka przykrości, owszem, spotkało nas również, oddziaływało to na mnie niestety negatywnie. I stoczyło mnie w taki moment, to był gdzieś okolice września, października, że czułem, że dalej nie mogę. Kilka jeszcze innych rzeczy e, rodzinnych i po prostu byłem ugotowany. Czułem, że nie dam rady dalej kontynuować tego projektu i kontynuowałem mimo to. Mimo to kontynuowałem, ale maile na przykład, które pisałem do potencjalnych klientów, moja korespondencja była przesiąknięta już moim jakimś negatywnym nastawieniem, jakąś depresją i nie mogłem dojść do tych ludzi skutecznie. Oni po prostu e, wyczuwali to. I jeden człowiek, który szczególnie mi się tam spodobał, którego poznałem, taki bardzo fajny multimilioner z Londynu, z którym już rozmawialiśmy o fajnych rzeczach, fajnych rozwiązaniach w jego biznesie, nagle też powiedział mi, napisał mi, że on jakoś po prostu coś, coś mu tu brakuje. I w tym momencie poczułem, że podciąło mi to nogi. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Zresztą, jak będziesz chciał, chciała obejrzeć te wszystkie kolejne kroki, to zapraszam Ci jeszcze raz biznesodzera.pl wypełni swój adres, e-mail, imię i dostaniesz dostęp do wszystkich tych filmów, więc zobaczysz całą tą moją drogę. Suma summarum, nie udało mi się tego biznesu stworzyć w 6 miesięcy. I to jeszcze bardziej dobiło mnie wtedy i wprowadziło mnie już w taką konkretną, konkretny stan depresyjny. To był moment, kiedy ja poczułem, że, że jest mi tak ciężko, że po prostu chyba wrócę do tego swojego malutkiego biznesu, który prowadzę, zajmę się nim, już nic więcej nie będę kombinował, nic więcej nie będę innego robił, bo to chyba wszystko moja wina. I co się wtedy stało? Napisałem ostatniego maila do tego człowieka, do tego Anglika, do tego Franka, którego, którego właśnie zapoznałem przez, przez robienie tego programu i napisałem mu prawdę. I uwaga, znowu, to co mówiłem na początku jeszcze przed nagrywaniem dzisiaj tego podcastu, że jeżeli mówimy prawdę o nas samych, innym ludziom, to to de facto uwalnia nas. Uwalnia nas od jakichś e, spięć. Nawet ja teraz, kiedy mówię do was coraz więcej o tym, co przeżyłem, czuję się coraz bardziej luźniejszy. I to jest, jeżeli coś chowamy przed innymi ludźmi, na przykład wyobrażam sobie, często stawałem na scenie albo na scenie, albo po prostu przed ludźmi, przed publicznością. I miałem coś powiedzieć. I my wtedy stoimy często tak spięci, nie? że o, tak ciężko, tak ludzie patrzą, żeby głupio nie wypaść. I zawsze mamy w głowie prawdopodobnie jakieś zwątpienie. Coś tam się kręci, co powoduje to, to spięcie. A jeżeli jesteśmy luźni, to wtedy pozbyliśmy się tych myśli. I teraz łatwą... Można pozbywać się tych myśli samemu przed wyjściem na scenę. Można sobie to odwracać przez afirmacje, że wszystko mi pójdzie dobrze, jestem świetny, jestem fantastyczny i tak dalej. Ale nie zawsze to jest aż tak skuteczne. Więc wtedy też ważne jest, żeby, żeby dać sobie tą, tą szansę, że wyjść na scenę, ale pewnie wyjść, pewnie wyjść, wyjść na scenę, wyjść przed tych ludzi i powiedzieć: Mam taki i taki problem, ale sobie z nim właśnie radzę bo to bardzo uwalnia i pomimo tego że może ktoś to tam odebrać że to jest nieprofesjonalny to on ma z tym problem ale ty zrobiłeś już ten krok uwolniłeś się z tych negatywnych myśli emocji i możesz kontynuować i teraz twoja prezentacja albo to co robisz cokolwiek dla ludzi już ma zupełnie inną energię więc czy lepiej, powiedz, odpowiedz sobie sam na pytanie, czy lepiej ukrywać swoje emocje i swoje problemy i przez cały czas stresować się do samego końca i zrobić coś słabo, czy po prostu lepiej powiedzieć prawdę, uwolnić się z tego i zrobić coś świetnie? I też nie wiem, jak w Twoim przypadku to może działać, ale w moim, w moim działa to bardzo dobrze. Więc wrócę teraz powrotem do stanu depresyjnego, który przeżywałem, i do tego, w jaki sposób z tego wyszedłem i dlaczego to było właśnie początkiem podcastu. Dlaczego właśnie zacząłem nagrywać podcast w tamtym momencie. Otóż, kiedy napisałem tego szczerego e-maila do Franka, człowieka, który był, miał być potencjalnie moim klientem i miał spore pieniądze płacić mi za mój serwis, um, on powiedział, że faktycznie wyczuł, że coś tam jest nie tak. I chce mi pomóc. Okay? I okazało się, że ten człowiek jest mentorem i coachem em, w Wielkiej Brytanii. Ludzi, którzy są na wysokich stanowiskach. Dyrektorów różnych firm. Executive em, jest, jest członkiem organizacji... Nie członkiem, przepraszam. Był dyrektorem organizacji, która nazywała się Akademia Academy for uh, Chief Executives. Czyli Akademia takich jakby szefów zarządzających, Men nie wiem... Menadżerów, dyrektorów i tamci ludzie przychodzili do niego i on ich um, mentorował, coachował za duże pieniądze. A on teraz powiedział mi, że on mi daje prezent i będzie mnie coachował przez 6 miesięcy. Więc pomyślałem sobie, wow, pomimo tego, że nie udało się otworzyć tego biznesu w 6 miesięcy, to jednak coś z tego dobrego wyszło. Mam teraz człowieka, który pomoże mi wyjść z jakiegoś trudnego stanu, w którym się znajduję. I tak się stało. Przez następnych kilka miesięcy regularnie, co dwa tygodnie, zwanialiśmy się na Skype i rozmawialiśmy. I Frank po pierwsze polecił mi kilka książek do przeczytania, a po drugie zalecił mi zrobienie swojego planu, tak zwanego action plan. Polecił mi napisanie swojego trzyletniego planu czyli trzy lata do przodu co będziesz robił za trzy lata. Kim będziesz? Jaki serwis będziesz świadczył? I tak odpłynąłem tam w marzeniach, tak pięknie opisałem sobie tę swoją przyszłość i potem napisałem, co będzie za rok, za dwa. Wszystko rozłożyliśmy to na, na konkretne akcje. I kiedy zobaczyłem, kim tak naprawdę chcę być w przyszłości, do czego zmierzam, do jakiego. Kim właściwie jestem, to zobaczyłem, że faktycznie to nagrywanie i dzielenie się z innymi ludźmi wartościowymi informacjami to jest część mnie. To jest część mnie. Wiele osób dzisiaj jeszcze mówi mi, że podoba im się przekaz, na przykład ze względu na głos. I ja wierzę w to, że jeżeli Bóg dał mi ten głos, bo się z takim urodziłem, nie wyćwiczyłem sobie go, to widocznie coś z tym głosem, głosem muszę robić. I ja, jak miałem jeszcze kilkanaście, tam 19-20 lat, to uczyłem się śpiewać. Próbowałem zdawać na akademię. W całej Polsce jeździłem, próbowałem przez kilka lat zdać na akademię muzyczną. I e, z względu na to, że jakoś wtedy mm, nie byłem zawsze dysponowany. To jakoś nie udało mi się tych egzaminów zdać i wtedy byłem strasznie sfrustrowany, ale teraz bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że nie jestem śpiewakiem na scenach, że nie jeżdżę gdzieś po całym świecie i nie śpiewam po prostu, bo czuję, że nie miałbym tego, co mam teraz, nie miałbym wspaniałej rodziny. Albo może bym miał, ale nie miałbym ich na tyle, ile mam teraz. Bo teraz czuję się wolny. Gdybym był śpiewakiem, prawdopodobnie byłbym bardziej um, zniewolony czasowo musiałbym dopasowywać na terminy i tak dalej, zawsze być dysponowany. To, to jest ciężka praca, to jest ciężka praca. A ja chciałem zawsze być też niezależny, mieć coś swojego, prawda? I tutaj zrozumiałem, że ten głos czy sposób, te, te wszystkie moje naturalne warunki, które Bóg mi dał, są po coś i trzeba je wykorzystać. I ponieważ ciągnie mi w tym kierunku, to to jest właśnie ten głos mojej misji, o której na początku mówiłem. Czyli gdzieś ta misja jest, trzeba się jej posłuchać nie wolno jej ignorować. Więc powiedziałem, dobrze, Frank, tym razem dziękuję Ci za tą radę i tym razem zabieram się za to konkretnie. Trzeba to zrobić dobrze. Trzeba zaprosić fantastycznych ludzi, trzeba rozmawiać na otwarte tematy, trzeba rozmawiać autentycznie, nie koncentrować się na tym, żeby przedstawiać kogoś w superlatywach, ale trzeba pytać tą osobę o rzeczy zupełnie oryginalne, autentyczne, podstawowe, takie, które inni ludzie będą chcieli słuchać i będą chcieli, e, będą z tego korzystać. I poczułem też, że częścią mojej misji jest dawanie ludziom motywacji i inspiracji. Bo ludzie w dzisiejszych czasach mają bardzo dużo informacji wokół siebie i czasami ciężko jest im wybrać co właściwie ze sobą zrobić. To zrobić, tamto zrobić, nie wiem, tutaj jakieś bitcoiny są, tutaj nagle jest jakieś inwestycje w nieruchomości, a może może coś innego. I ludzie przeskakują czasami z jednego na drugi projekt i naprawdę nie wiedzą sami co z sobą zrobić. A ja zobaczyłem, że ja też tak miałem. I przyszedł czas, kiedy odkryłem właściwą swoją misję, i to był najlepszy czas w moim życiu, bo, bo nagle okazało się, że wiem, co właściwie chcę robić, i ja nie potrzebuję innych rzeczy, nie potrzebuję innych, tak zwanych dystrakcji, mogę skupić się na tym, co chcę. I to był taki, to był właśnie taki piękny moment, kiedy Frank mi uświadomił, że powinienem iść właśnie za tym, za, tym moim, za tą moją misją, i dał mi pozwolenie na to. Bo wiecie, czasami. My wiemy, jaka jest nasza misja, czujemy to i mówimy sobie sami, ja wiem, jak chcę to robić, będę to robił. Ale dopóki nie przyjdą ludzie, którzy nas poklepią i powiedzą, dobrze, rób to. Nawet jak ci się nie uda, będę z tobą. Nawet jak będę widział, że ci się noga powinie, to przejdę, podam Ci rękę. Takich ludzi potrzebujemy wokół siebie. Ja, kiedy znalazłem taką chociaż jedną właśnie osobę w Wranka, poczułem się. Em, jakby przyzwolenie do tego, żeby w końcu zacząć robić to, co powinienem zawsze robić. I to bardzo pomogło. Bardzo pomogło przeczytanie książki um, Fenomen Poranka w języku polskim, a w języku angielskim czytałem Miracle, The, The Miracle Morning, która pokazała mi, ile można dzięki rannemu wstawaniu o piątej i pewnym technikom, które rano wykonywałem, jak bardzo można zmienić swoje własne nastawienie, emocje, działanie. Sam w lutym 2016 założyłem grupę na Facebooku, gdzie zaprosiłem osoby, które chciałyby ze mną razem wstawać o piątej i wykonywać pewien rytuał przez dwie godziny i zmieniać swoje życie w ten sposób, żeby dołączyły, robiły to ze mną. I oczywiście też miałem wiele osób, które. Które dołączyły. I to było fantastyczne. Jak do, do dnia dzisiejszego, ten Miracle Morning jest po prostu częścią mojego życia. Czyli to jest pewna rutyna poranna, a wygląda ona w ten sposób, że wstaję o określonej godzinie, nawadniam się poprzez wypicie szklanki wody, później jest czas na medytację, wyciszenie się, czas na modlitwę, czas na przeczytanie. Inspirujących treści, posłuchanie być może inspirującego podcastu albo audiobooka, i e, ruch, i ćwiczenie, i zimny prysznic, te rzeczy wszystkie razem wzięte, e, i później jeszcze oczywiście kawa. Te wszystkie rzeczy razem to jest, to jest tak piękna rzecz rano, że cały dzień później już korzysta z tej energii, bo to jest doładowanie baterii, to jest czas dla mnie. My często mówimy, że nie mamy czasu dla siebie. Wiecznie musimy jesteśmy zaganiani. To klient coś chce, to rodzina coś chce, dzieci chcą, szkoła. I kiedy możemy znaleźć czas na siebie? Na pewno nie wieczorem, kiedy jesteśmy padnięci, na pewno jest nam ciężko w południe, ale rano o piątej wszyscy śpią. To jest jedyny czas. Więc to mi bardzo pomogło, więc przeczytanie książek. Wsparcie Franka, czyli tej osoby, yy, i stosowanie Miracle Morning. Ale powiem szczerze, że wstawanie rano o 5 to było bardzo duże wyzwanie. To było bardzo duże wyzwanie, żeby zacząć tak wstawać. Pomimo tego, że miałem najszersze chęci, było mi ciężko. I okazało się, że fizycznie ja też nie byłem na to gotowy. Okazało się, że fizycznie brakowało mi witamin, źle się odżywiałem, więc zacząłem. Szukać możliwości yy, taki, takich rzeczy, które pomogą mi rano wstać. Na przykład zacząłem stosować wieczorem magnez. Zacząłem jeść odpowiedni magnes, dobrze wchłanialny nie jakieś tam proste spółki tylko po prostu kupiliśmy z żoną bardzo, bardzo dobry, najlepiej wchłanialny magnes. Yy, zacząłem yy, zażywać yy, witaminę B, która poprawiała mi nastrój, yy, niacynę między innymi i karnozynę. Te wszystkie rzeczy razem postawiły mnie na nogi w ciągu kilku tygodni, wiedziałem po prostu, e, widziałem ogromną różnicę, zmianę. Chciało mi się wstawać rano, Czułem tą energię i tej energii było zdecydowanie więcej. Więc to też pomogło mi w przezwyciężeniu właśnie tego trudnego stanu, czyli fizyczna interakcja, czyli podawanie sobie dobrych środków, które pomagają mojemu ciału, i oczywiście czytanie odpowiednich treści, które pomagają mojemu umysłowi i. Wsparcie innych osób, które pomagały mi duchowo. Te wszystkie rzeczy, ta mikstura dała mi wspaniałą rzecz. Wiarę w siebie i w to, że mogę zrobić coś wspaniałego, i zacząłem po prostu realizować marzenie. Jedno ze swoich marzeń, jakim było właśnie posiadanie własnego podcastu i przekazywanie ludziom fantastycznych treści, inspirowanie ich. I budowanie wokół tego społeczności, czyli budowanie takiej grupy ludzi, którzy w to wierzą, chcą ze mną iść, i, i właśnie budowanie takich partnerów. Dobrze, i teraz jeszcze powiem o przerwie w publikowaniu tak troszkę zmiana tematu, a może nie? Może po prostu podsumuję teraz rok 2017. Właśnie. Myślę, że to będzie bardzo dobra rzecz. Bo teraz w 2017 roku, 1 kwietnia, opublikowałem pierwszy startowy odcinek Biznes Cafe Podcast. I w 2017 roku ukazało się tych odcinków 24. Miałem plan, żeby robić to regularnie co tydzień, ale jak się okazywało, technicznie było tyle rzeczy do zrobienia, tyle usprawnień trzeba było wprowadzić, że jednak ten rok startowy to jest taki rok. Gdzie uczymy się wiele i czasami niektóre lekcje zajmują troszeczkę dłużej, więc sporo się nauczyłem. I jeśli chodzi o liczby, to też jest ciekawa rzecz: od 1 kwietnia do końca roku 2017 podcast został odsłuchany 7 tysięcy razy, i 55% tylko ludzi to są ludzie z Wielkiej Brytanii. Ja się spodziewałem, że jednak to będzie około 80%, 90%, bo podcast jest typowo skierowany do Polaków w Wielkiej Brytanii. Ale się okazuje, że jednak 30% to są ludzie z Polski. No i pozostała liczba, czyli to wychodzi 50 plus 30 to jest 85, tak czyli 15% jeszcze jest ludzi z innych krajów. I mówi mi to to, że jednak Polacy w Polsce też potrzebują tego typu treści, też potrzebują się inspirować nawet ludźmi takimi, jak my jesteśmy przedsiębiorcami polskimi w Wielkiej Brytanii. I to jest ciekawe, bo to też jest dla nas informacja, że my nie jesteśmy tak odseparowani zupełnie od tej Polski, no jednak mamy łączność. I to widać zresztą. Nauczyłem się w tym roku właśnie będąc, rozmawiając z wieloma osobami, które tu wielki, który, przepraszam, Rozmawiając z wieloma osobami, które prowadzą tu biznes w Wielkiej Brytanii, okazywało się, że oni są bardzo połączeni z ludźmi w Polsce, współpracują z ludźmi w Polsce bardzo blisko. I to się przeplata, bo na przykład w zeszłym roku dwie osoby znam, które mieszkały w Polsce, biznes prowadziły w Polsce i przeprowadziły się do Wielkiej Brytanii. I teraz są tutaj biznesmenami, tu prowadzą swój biznes. Więc to się ciągle dzieje. I to wszystko się przeplata ze sobą. To nie jest tak, że tutaj jest Anglia tylko, a tam jest tylko Polska. I w ciągu tego roku startowego, robiąc wywiady, poznałem... Dzięki temu, że zacząłem to robić, poznałem bardzo dużo wartościowych ludzi. Gdybym prawdopodobnie, gdybym nie robił tych wywiadów, tak domyślam się, to bym ich nie poznał. No bo jak? Musiałbym gdzieś pojechać na jakiś event, tam bym był w grupie nie wiem, kilkuset ludzi, może by mi się udało podejść do jakiejś tam osoby i porozmawiać, może nie, a dzięki temu, że zacząłem nagrywać podcast, zacząłem szukać ciekawych osób, to po pierwsze robiłem ten research, już widziałem jakie osoby mnie interesują, a po drugie bardzo później budowałem relacje z każdą z tych osób. Więc takie osoby, które, wymienię kilka z nich, które są, których, których odcinki, odcinki, z którymi są jedne z najbardziej popularnymi na podcaście, to są na przykład Agnieszka Khan, to jest Łukasz Krasoń. To jest Dawid Dowbusz, to jest Krzysiu Jaworski. To, to są nazwiska ludzi, których, których poznałem, którzy już w Wielkiej Brytanii bądź w Polsce, ale robią świetne, fantastyczne rzeczy. I wydaje mi się, że każdy z tych wywiadów, które robiłem w zeszłym roku, miał w sobie cząstkę takiego czegoś oryginalnego, czegoś niestandardowego, czegoś czego. Ludzie potrzebowali, czyli wejścia głębiej w życie tej osoby, wejścia w głębiej sposób myślenia tej osoby. I dzięki właśnie temu podcastowi, nie tylko poznałem tych ludzi, ale poznałem też wiele sposobów na życie, wiele sposobów na biznes, wiele sam się od nich nauczyłem, i też wiem, że te podcasty pomogły, pomogły wielu osobom, słuchaczom, słuchaczom w ich życiu. Jest jedna historia, która, no się, kiedyś na pewno będzie przytoczona publicznie, ale jest człowiek, który wys, po wysłuchaniu jednego odcinka podcastu, jednego odcinka e, założył osobny, miał już tam inny biznes, ale założył osobny zupełnie biznes, e, bo się nauczył jednego. Z jednego z tego podcastu dowiedział się tyle, że nauczył się pewnego. Pewne umiejętności, która spowodowała, że w ciągu miesiąca zaczął zarabiać już w tysiącach funtów zupełnie automatycznie. Czyli zrobił w internecie stronę dzięki temu podcastowi i do tej pory zarabia bardzo fajne pieniądze zupełnie pasywnie, prawie nic nie robiąc, a zarabiając, generując zyski w granicach 1500-2000 funtów miesięcznie. Więc ten, ten człowiek też jest dla mnie ciekawy, bo jak mi się pochwalił tym, jeszcze nie mam pozwolenia od niego, żeby u. Upublicznić niego danych, ale to są historie, które pokazują mi, że, że to było wartościowe. Więc y, teraz y, chcę też powiedzieć o tym, że dzięki temu, że zacząłem publikować te podcasty, to sporo osób zaczęło mnie rozpoznawać. Y, I to nie o to chodzi, że y, moim celem było stanie się celebrytą czy kimś takim, bo to jest. Bardzo dalekie od mojego celu, ale moim celem jest to, że, że ja mam pewną wizję w życiu. Mam pewną wizję nie tylko dla siebie, ale dla innych ludzi. Są rzeczy, które bardzo mnie bolą, kiedy patrzę, jakie mamy ze sobą relacje, w jaki sposób się komunikujemy. I chcę to zmieniać. Sam tego nie zmienię, muszę mieć grupę ludzi ze sobą, którzy wierzą w to, co ja. Więc jeżeli jesteś rozpoznawalny, to pomaga ci to po pierwsze w komunikowaniu twojej wizji do innych, a po drugie pomaga ci to w tym, że te osoby są bardziej przekonane dla ciebie, bo już cię znają. Nie muszą cię poznawać od nowa, dowiadywać się, kim jesteś. One już posłuchały gdzieś, dowiedziały się i teraz już macie relację de facto nawiązaną. Te osoby czują, że cię znają. Więc przychodzą do mnie osoby, które już wierzą w to, co ja wierzę. Jeśli ktoś nie wierzy w to, no, to raczej raczej się odsuwa zostaje na boku. Więc pojawiły się takie ciekawe możliwości, zacząłem otrzymywać dużo zaproszeń, żeby przyjechać na różne eventy, żeby zrobić jakąś prelekcję, żeby powiedzieć na określony temat. Na początku odmawiałem, dlatego że po pierwsze byłem bardzo zajęty, a po drugie nie czułem się na siłach, żeby się przygotować do czegoś takiego właśnie jakieś solo wystąpienie na jakiś konkretny określony temat jeszcze, ale pierwszy raz zgodziłem się właśnie w 2017, czyli w zeszłym roku w październiku i wyjechałem wtedy na spotkanie do Barnsley. Zaproszony zostałem przez wspaniałą kobietę Meg Turner, którą pozdrawiam i tam też jej zostałem znowu polecony przez ludzi, których gdzieś indziej poznałem. Znowu Wojtka Kołodziejczaka i Piotra Łukowskiego. Więc tak to jest. Jeden drugiemu coś powie, zarekomenduje i się poznajemy. I to jest świetne. I w tym Barnsley miałem mówić o dobrym marketingu, czyli o czymś, nad czym de facto się znam, ale to był pierwszy raz mój, kiedy mówiłem na ten temat. I po tym evencie, po tym evencie zobaczyłem, że Nieważne, na jaki temat się mówi na takim wydarzeniu, ważne jest, jaka jest energia ludzi, którzy tam przychodzą. Jeżeli są ludzie pozytywni, jeżeli ludzie chcą nie tylko siedzieć tak i dowiedzieć się czegoś z założonymi rękoma, teraz i, i dowiedzieć się czegoś dla siebie i wyjść, czyli tylko i wyłącznie brać, 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 e, tylko są tacy ludzie. Którzy przyszli po to, żeby się podzielić swoim czasem, podzielić się sobą, porozmawiać i dać coś od siebie innym, to wtedy takie spotkania przebiegają w zupełnie innej atmosferze. Prelegent ma zupełnie inaczej, ma łatwiej, bo może nawiązać kontakt z ludźmi i im de facto. Okazało się, że bardzo szybko doszło do tego spotkania. Okazało się, że w ciągu kilku tygodni. Wszystko już było dograne, że 10 grudnia w moim mieście w Hul odbędzie się otwarcie biznes Cafu. klubu. I jeszcze naprawdę nie wiedziałem wtedy, co to właściwie będzie, ale już um, byli chętni i ludzie po prostu chcieli przyjechać, chcieli się spotkać, chcieli poczuć tą energię i chcieli robić coś wspólnie. Dlatego um, 10 grudnia 2017 otworzyliśmy oficjalnie Business Cafe Club i po tym spotkaniu otrzymałem niesamowicie fantastyczny feedback, czyli zwrotną informację od tych ludzi, że mieli dużo czasu na rozmowy, że była autentyczność, że był luz, że było to zupełnie inne spotkanie, więc masę, masę takich ciekawych informacji, które pokazały mi, że tego typu rzeczy trzeba jakąś innowację tutaj wprowadzić, trzeba coś zorganizować właśnie więcej tego typu. I miło mi poinformować Cię również, że Biznes Cafe Club odbywa się drugie spotkanie już w najbliższym czasie, bo 20 lutego, we wtorek, 20 lutego 2018, również w Hull, w mieście na północy w Anglii, północny wschód, Hull. I tutaj też zapraszam wszystkich, którzy właśnie są słuchaczami tego podcastu i czują ten temat. Czują ten temat. Jeśli czujesz, że chcesz być takich, wśród takich ludzi którzy, którzy chcą coś dać od siebie, nie tylko brać, którzy chcą wspierać innych, którzy chcą czerpać, rozmawiać, być otwartym jak najbardziej przyjeżdżaj. Wejdź na bizneskafe.uk na Facebooku, tam znajdziesz linka, możesz się zarejestrować i zapraszamy Cię do naszego grona. Także to jest, jest Biznes Cafe Club. Biznes Cafe Club został otwarty właśnie przez Łukasza Krasonia, a teraz 20 lutego przyjeżdża Agnes, Agnieszka Khan i z nią będziemy się mogli spotkać i porozmawiać o tematach, w których ona jest dobra chcę Ci powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz, której się nauczyłem w 2017 roku, skoro już podsumowujemy ten rok, to jest tam kilka takich lekcji i pierwsza z tych lekcji to było to, że dzielenie się, i powtórzę po raz kolejny, ale dzielenie się nawet swoim negatywnym stanem, ale oczywiście nie w taki sposób, że wiesz, że siedzisz i mówisz tak, że o, jak mi jest źle i w ogóle, no bo to dla nikogo nie działa pozytywnie. Ale jeżeli masz negatywny stan, przepracujesz i potrafisz wyciągnąć z tego wnioski i podzielić się tym z innymi ludźmi, to to jest fantastyczna wartość. Ja nie sądziłem, że dzielenie się na przykład z kimś o tym, że mam depresję, może komuś pomóc. Ale co się okazało? W grudniu pojechałem na. Spotkanie do Bristolu na The Think Big, i tam spotkała mnie dwie osoby. Dwie osoby mnie spotkały i przyszły, powiedziały mi: Słuchaj, to, że dzieliłeś się publicznie tymi filmami o depresji, o tym, w jakim jesteś stanie, niesamowicie mi pomogły. Tak powiedziały i uścisnęliśmy się nawet. nie? To było, to było niesamowite. Też jedna osoba tu z północy też przyjechała specjalnie do mnie. Specjalnie do mnie, żeby ze mną po prostu spędzić dzień, pobyć ze mną, bo potrzebowała tego, ponieważ powiedziała, że chce być z takimi osobami jak ja. Nie dlatego, że jestem jakiś super, tylko chodzi o to, że odważyłem się mówić o tych rzeczach, które wielu z nas traktuje jako temat tabu. Nie, o tym nie mówmy, bo to jest trudny temat, tak? Zostawmy to lepiej gdzieś zakopmy. I właśnie zakopywanie tego pozbawia nas szansy dania komuś wartości. Jeżeli natomiast jesteśmy otwarci, okazuje się, że zupełnie naturalnie dajemy komuś wartość. Więc taka jedna lekcja, właśnie, że otwieranie się, pokazywanie innym ludziom siebie to jest ogromna, ogromna wartość. I druga rzecz, której nauczyłem się w 2017 roku, to jest taka lekcja dla mnie, że kiedy ten podcast zaczął stawać się dosyć popularny, szczególnie. W drugiej połowie 2017 roku, bardzo szybko jakby się rozrastała wieść o tym, to zacząłem otrzymywać ogromną ilość zapytań, e-maili yy, i wiadomości na Messengerze typu: yy, Nazywam się tak i tak, prowadzę taką i taką firmę, i fajnie byłoby, żeby zrobił ze mną wywiad. I na początku poczułem. Zawsze czułem taki opór, że no, ale zaraz, przecież ja chcę sobie wybrać jakąś osobę, to ja chcę to czuć, ale z drugiej strony myślałem sobie, no, może ja tutaj czegoś nie wiem, może mam jakieś złe nastawienie, może nie powinienem tak robić, może powinienem jednak zgodzić się, no bo to są, każdy jest fajny, ja lubię wszystkich ludzi. Ja nie, nie dzielę w ogóle ludzi na jakichś złych, dobrych, z tymi będę robił, z tymi nie będę robił. Generalnie mam. Empatię i miłość czuję do wszystkich ludzi Tak samo, nawet jeżeli ta osoba w tym momencie źle bardzo postępuje To staram się zawsze wyjaśnić, dlaczego tak postępuje Szukam jakiejś przyczyny Bo najgorszy przestępca postępuje tak, ponieważ coś się u niego takiego ukształtowało no, Po prostu nie, nie oznacza to, że należy go zostawić i nic z nim nie robić Ale chodzi o to, że staram się zrozumieć tego człowieka I nie nazywam go złym człowiekiem Okay? I tak samo tutaj, kiedy ludzie zapytają mnie, wysyłają mi te zapytania: czy możesz zrobić ze mną wywiad na biznes kafe? I ja czuję, że ja nie chcę nikogo odrzucić. To jest dla mnie taka podstawowa rzecz: że nie, nie chcę nikogo odrzucić. Ale z drugiej strony, ja nie, nie robię wywiadów z osobami po prostu przypadkowymi. To są osoby, które ja czuję, że chcę z nimi porozmawiać, bo mnie to ekscytuje. I w zeszłym roku. Niestety zdarzyło się kilkakrotnie, że uległem tej presji i zrobiłem wywiad. Z... Kilka takich wywiadów, które już no, tu ja nie czułem, że powinienem je robić, ale je zrobiłem za świętego spokoju. I lekcja jest taka z tego, że ja do tej pory czuję się z tym źle. I pomyślałem sobie, co jest właściwie ważniejsze, bo teraz te osoby czują się dobrze, bo mają wywiad, tak? ale ja się czuję źle. A kto jest dla mnie najważniejszą osobą na tym świecie? Kto? Jak nie ja sam? Jeżeli ja sam nie jestem dla siebie najważniejszy na świecie, to wszyscy inni też nie są dla mnie ważni. Trzeba zacząć od siebie i pokochać siebie najbardziej. Więc skierowałem się jeszcze bardziej e, swoją uwagę na siebie i obiecałem sobie, że koniec. 2017 rok to jest koniec wywiadów. Z ludźmi, którzy o to proszą. Więc jest tam sporo e-maili, które otrzymałem. Jeżeli ktoś z Was wysyłał e-maila do mnie i nie otrzymał odpowiedzi, to proszę, kochany, kochana, przyjmij to ode mnie, że naprawdę nie chodzi o to, że Cię nie lubię. <laughs> Tylko chodzi o to, że przyjdzie czas na Ciebie. Jestem pewny. Jestem pewny, że przyjdzie na Ciebie czas. Ale ja w tym momencie kieruję się czymś, co czuję w sercu. I muszę po prostu podążać za tym, żebym ja się dobrze czuł. Ja będę szukał przede wszystkim osób, nie szukał, tylko po prostu one wpadają na mnie. To są rzeczy, które, kolejka osób, które w tym momencie ja mam na 2018, to są tylko i wyłącznie osoby, które, z, z którymi ja jestem tak podekscytowany, żeby porozmawiać, że fu, czacha dymi, nie? po prostu ja wybieram te osoby, bo to jest mój podcast, bo to jest mój przekaz, bo to jest ta wartość, którą ja chcę wam dać. Jeżeli natomiast ludzie na, naciskają mnie i chcą, żebym ja z nim zrobił wywiad z nimi, no to już nie jest moja wartość. To już jest wciskanie czegoś, co ja niekoniecznie jeszcze znam. I oczywiście na pewno się tak zdarzy, że ktoś wyśle mi maila i ja go przeczytam i powiem, to jest ciekawe, chcę cię poznać i przeważnie rozmawiam z tymi osobami. Um, i, i, I znowu, Poznam kogoś i przeważnie na tej, na koniec rozmowy powiem, może nie teraz jeszcze, po prostu, bo tego nie czuję. Um, dlatego jeszcze raz powtórzę: jeżeli otrzymałeś moją odmowę, albo rozmawiałeś, rozmawiałeś ze mną, ale nie zrobiliśmy wywiadu, to nie dlatego, że jesteś zły, że jesteś zła, że jesteś niedobry. Po prostu ten czas przyjdzie, jestem przekonany. Um, to chcę bardzo podkreślić, właśnie. I też. Moja przerwa w publikowaniu, czyli jeden odcinek w grudniu i zero odcinków w styczniu 2018, wynikało z tego, że ja musiałem się zastanowić, jak właściwie teraz, co z tym zrobić, gdzie dalej pójść z tym całym projektem. Gdzie dalej pójść? I to, co teraz, o czym teraz mówię, to jest właśnie dokładnie to, co udało mi się odnaleźć w sobie. Skoncentrowałem się dokładnie tego, na tym, co ja chcę zrobić, jaką wartość najbardziej chcę Wam dostarczyć? I ubrałem to teraz w taki plan, i ten odcinek właśnie robię specjalnie teraz, na początku 2018 roku, zaraz po tym jak ten plan stworzyłem, po to, żebyście wiedzieli, w którym kierunku zmierzamy. Zatem przechodzimy do planu na rok 2018, który już jeden miesiąc minął, już mamy luty, ale to nie szkodzi, ale to nie szkodzi. Wszystko najlepsze jeszcze jest przed nami. Nagrywanie. Będziemy nagrywać dalej wspaniałe podcasty. Będziemy nagrywać rozmowy, nie wywiady, tylko rozmowy. Wywiad to jest coś takiego, że siadamy i zadajemy komuś pytania i mamy przygotowaną listę pytań przeważnie, tylko tyk, 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 tyk. Koniec wywiadu, skończyły się pytania. Dla mnie to nie są wywiady, dla mnie to są rozmowy. Ponieważ pomimo tego, że troszeczkę się do tego przygotowuję, to staram się nie mieć gotowego planu dlatego że z każdą osobą odkrywamy coś fajnego w jej życiu i ja chcę, żeby to właśnie było zupełnie naturalne i osoby, z którymi jeszcze raz powtórzę, z którymi będę robił wywiady, to będą osoby, z którymi czuję łączność, z którymi czuję jakąś fajną misję, jakąś energetyczną więź, więź. i z tymi osobami będę tylko i wyłącznie robił wywiady w 2018 roku. Druga rzecz to jest regularność. Ważna jest regularność. Wiem, że chciałbym dostarczać odcinki Wam co tydzień, czyli w każdym tygodniu jeden odcinek w okolicy środy, ale czy tak się uda? Tego nie wiem. Ja wolę nie wypuścić odcinka wcale, niż wypuścić coś na siłę. Natomiast na pewno będę chciał w 2018 roku. Więcej dać od siebie. Czyli nie tylko i wyłącznie wywiady, ale będę chciał dzielić się wartościami, dzielić się ideami, który, i, i moją wizją um, w, tym, w tym właśnie, co chcę robić w tym biznes Cafe Klubie, w tym podcaście, w którym kierunku ja idę, po to, żebyś, żebyście rozumieli, czy idziemy razem. I żebym mógł przeciągnąć właśnie, żeby ci słuchacze podcastu i to jednocześnie byli, była ta społeczność, która rozumie, gdzie idziemy wspólnie. Tak? Więc to jest, yy, to jest taka ważna rzecz, właśnie. Czyli nagrywanie. Druga rzecz w, 2000, w 2018 roku, ale mi się już ciężko mówi dzisiaj, to jest autentyczność. Autentyczność. Absolutna autentyczność. To jest podstawowa rzecz, yy, która w 2018 roku zaczynam robić. To jest zrzucanie wszelkich sztucznych rzeczy. Ja zaczynam sam dzisiaj i daję temu przykład. I chcę, żeby moi goście, i tak będę ich dobierał, którzy przychodzą i ze mną rozmawiają, odsłaniali się. Nawet jeżeli mają jakąś trudną, tam taką ciężką pracę, jakąś taką, która wymaga od nich pewnej takiej, um, jakiejś, jak to się mówi, takiego szablonu, to ja muszę ich z tego, moim zdaniem, jest wyciągnięcie tych ludzi z tego szablonu i pokazanie prawdziwego człowieka, czyli autentycznego człowieka. I to jest absolutna, nadrzędna wartość w tym podcaście. Autentyczność. Stawiam na autentyczność, ponieważ właśnie autentyczność daje wolność. Taka osoba, która będzie ze mną na podcaście, pozwoli sobie na autentyczność, też będzie czuła się bardziej wolna. Ja chcę dawać każdemu wartość tej osoby, z którą rozmawiam sobie i słuchaczom, żebyśmy się rozumieli. I ostatnia rzecz na 2018 rok, to jest postanowienie, to jest monetyzacja. Co to właściwie znaczy? Oznacza to tyle. Że wyciągnąłem jeszcze jedną lekcję ze swoich działań. Na przestrzeni ostatnich 10 lat tworzyłem wiele projektów w swoim biznesie, które de facto nie przynosiły żadnych, żadnych pieniędzy. I robiłem to tyle razy z jakiegoś powodu. Nie mogłem się nauczyć, że no muszę tak zrobić ten projekt, żeby on oczywiście dawał wartość. Ale żeby od samego początku wiązało się to z jakimś przychodem, z jakąś, z jakąś wymianą, prawda? Bo jeżeli coś dajesz, to też otrzymujesz. A ja mam taką, miałem taką, taką blokadę, i do tej pory nawet czasami się zdarza, i zaraz powiem, jak to się objawiało, że. Kiedy daję, to jest fajnie. Super, fajnie, że ktoś przyjmuje. Ale kiedy ktoś chce mi dać, to jest pewien opór. Um, I dam przykład konkretny. Kiedy świadczyłem usługi advertisingowe i marketingowe, to uwielbiałem pracować dla klienta i widziałem, że jest zadowolony, to było super. Ale wysłanie jemu faktury było dla mnie trudne. I nie dlatego, że yy, ojej, muszę pójść i wklepać coś tam i tak dalej. Tylko a jak się pomylę, a jak piszę złą kwotę, a jak ta kwota jest za duża, więc wiesz, tego typu pytania pojawiły mi się, pojawiały mi się i postanowiłem, że zrobię sobie taki wtedy system, że faktury będą się wysyłały same. Nie Ja nie będę w ogóle musiał w nie zaglądać, tylko tam automatycznie faktura się wyśle i będę miał to z głowy. I tak zorganizowałem swój biznes przez 10, nie przez ostatnich 6, przez ostatnich 6 lat faktury wysyłało się zupełnie sama, więc nawet nie wiedziałem, kto je dostał i tak dalej, i w ogóle na jakie kwoty. Tylko się w banku zgadzało. Ale i inne, sposoby, inne osoby sprawdzały te płatności dla mnie, także jakby to było poza moją kontrolą. I ja dopiero niedawno uświadomiłem sobie to, że tak naprawdę to właśnie ten proces wystawiania faktur był dla mnie trudny emocjonalnie. I nad tym też zacząłem pracować w tym roku, i ten, ten rok to jest dla mnie monetyzacja. Nie chcę powiedzieć przez to, że podcast będzie płatny, bo tak nie będzie. Podcast absolutnie nie będzie płatny, to jest rzecz darmowa. Natomiast na pewno, na pewno zrobię coś, na przykład rozważam taką rzecz jak strona na mój własny profil na stronie Patronite. Patronite to jest taka strona, gdzie można wspierać takich ludzi jak ja, którzy robią coś, dzielą się czymś, tworzą coś, czyli twórców. I tam będzie można wykupić sobie abonament, taką subskrypcję, i za jakąś kwotą mnie wesprzeć w tym, w tym działaniu. Czyli to będzie raz, to będzie jedna rzecz. Oczywiście za te wpłaty będzie jakaś ekstra wartość. Czyli jeśli ktoś tą kwotę będzie uiszczał co miesiąc, to będzie ją na przykład ze mną miał określonego rodzaju bonusy, coś, co będę świadczył tylko i wyłącznie dla patronów, tak jak robi to większość obecnie blogerów, vlogerów i podcasterów. To jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to będziemy rozwijać biznes Cafe Club. I tutaj to jest główna, tutaj jest monetyzacja, to jest biznes Cafe Club, to są póki co darmowe, znaczy nieprofitowe rzeczy, nie darmowe, bo to są spotkania, na które ludzie przyjeżdżają i kupują bilety. Ale są to rzeczy... Są to spotkania de facto nieprofitowe, bo cały ten dochód jest przeznaczany na to, żeby to wszystko zorganizować. I um, póki co jest to budowanie społeczności, czyli ludzi, którzy w to wierzą, ale um, przyjdzie ten moment, że będę chciał wprowadzić tam pewne idee do tego klubu. Oczywiście te idee będą wiązały się z wartością, czyli ktoś, kto będzie widział wartość w jakimś dodatku będzie ten dodatek płatny i ta osoba będzie mogła sobie go wykupić. Ale to jest plan, plan, który będziesz realizował w tym roku i to jest jeszcze w trakcie edycji, w trakcie składania, także z tym będę się dzielił z tobą później. I tyle, taki, taki generalnie jest plan, jeśli chodzi o podcast, na 2018 rok, w tym roku na pewno odbędzie się więcej spotkań Biznes Cafe Klubu, o biznes Cafe Klubie będę mówił więcej na pewno w następnych odcinkach tego podcastu. Powiem tylko, że nie będziemy koncentrować się tylko na jednym mieście. W tym mieście na razie szlifujemy nasz diament, zobaczymy, niech on się wyszlifuje, będziemy mieli taką konkretną już strukturę tych spotkań i wtedy dopiero zaczniemy przenosić to na inne miasta i nawet okazuje się, że już jest grupa w Polsce, która tylko czeka na to żeby również tam otworzyć Biznes Cafe Club, więc rozrasta się to bardzo, bardzo szybko i cieszę się, bo moja wizja jest o wiele większa, niż być może to w tym momencie wygląda. Kochani. Godzina minęła, odkąd zacząłem ten podcast i chcę podsumować. Bardzo proszę Ciebie, kochany słuchaczu albo widzu, o feedback. Czyli o komentarz. Komentarz, gdziekolwiek jesteś na Facebooku w tym momencie, czy jesteś na YouTube, czy słuchasz mnie w iTunesie. Jeżeli e, chcesz, możesz wysłać mi maila na adres greg.biznescafe.uk i napisać mi, co sądzisz o tych planach na 2018. Jak tobie pomaga. Ten podcast, jakie wartości wnoszę w Twoje życie robiąc to, co robię? I w jaki sposób chciałbyś rozwijać to dalej? Gdzie chciałbyś z tym pójść? Bo Twoje pomysły są dla mnie inspiracją do tego, żeby tworzyć to dalej i nadawać temu kształt. A kształt ma być właśnie taki, jaki życzą sobie słuchacze, jaki życzą sobie właśnie tacy ludzie jak Ty. Także feedback to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz. Jeżeli chcesz pomóc, to możesz to oczywiście zszarować, podać dalej, powiedzieć innym znajomym o tym, że coś takiego istnieje, którzy o tym jeszcze nie wiedzą. I to oczywiście możesz zrobić również z każdym z tych mediów. Niech ta wiadomość szerzy się dalej. Dziękuję ci za to, że byłeś ze mną dzisiaj do końca tego 25 odcinka, a już za tydzień Zapraszam cię na rozmowę z człowiekiem od BHP. Brzmi to pewnie zagadkowo, ale nie bój się. Będziemy rozmawiać również o tym, jak być autentycznym, a będąc jednocześnie BHPowcem oraz w, w jaki sposób, jakie są różnice między podejściem do BHP w Polsce, w Wielkiej Brytanii oraz w jaki sposób BHP może być ciekawym tematem w co może wnieść w nasz biznes. Także zapraszam Ci już teraz za tydzień rozmowa właśnie na takie tematy. A tymczasem życzę Ci miłego dnia, miłego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Dobrze, to teraz zakończyliśmy oficjalną część podcastu, który się tutaj nagrywał, który będę sobie później jeszcze edytował, obrabiał. Gorąco mi się zrobiło. Artur Nadolny, cześć. Proszę jeszcze raz podać maila. Oczywiście, że Ci podam maila. Greg. Małpawiznescafe.uk Mam jeszcze 12 osób tutaj i e, chwilę czasu mogę zostać z Wami, jeszcze 10 minut i możemy sobie podyskutować, porozmawiać. Możecie e, zadać mi jakieś pytania, które pojawiły Wam się albo, albo jakieś komentarze, które pojawiły Wam się podczas e, nagrywania przeze mnie tego właśnie odcinka. A ja przejrzę sobie, coś, co się do tej pory już pojawiło tutaj i będziemy sobie na ten temat rozmawiać. Okej. Okay. Artur Barszcz pisze, że piąta rano najlepsza godzina i domyślam się, że chodzi o wstawanie. I <noise> jest najlepsza godzina, jeżeli uda Ci się wstać. Bo jeżeli ci nie uda wstać o piątej rano, no to wtedy. Wiesz, jest coś takiego, że ja nie zawsze potrafię wstać o tej, o tej piątej rano. Ostatnio chorowałem i. Po prostu nie było sensu. No. Jeżeli człowiek się nie wyśpi w nocy, nie ma sensu wstawać o 5 rano. Ale ciekawa rzecz jest taka, że później jednak jednak cały dzień już jest inny. Nie wstałem o piątej, więc nie zrobiłem tej swojej takiej rutyny. Ona później jest rozwalona, bo później już wstali inni w domu, są obowiązki. I jeżeli o tej piątej rano nie zrobię tej, tego swojego rytuału, nie zrobię tych wszystkich rzeczy, które mam zaplanowane, to później jest mi bardzo ciężko znaleźć czas na książkę, Znaleźć czas na medytację, na modlitwę. Znaleźć na to czas jest ciężko. E, Rafał wysyła gwiazdkę. Cześć Rafał, super, super. Rafał też będzie. Artur i Rafał wyrazem też. Wiem już, że będziecie na Biznes Cafe na drugim spotkaniu. W hull 20, także super. Bardzo się cieszę. Kondzio Ekipa z Barnsley miażdży. Oni przykrywają London czapkami. <laughs> O oh mój! To jest taka sprawda, że ja właśnie chcę, chcę robić to w ten sposób, że zaczynamy to robić tu w Hull, ale zobaczcie, przyjechało dużo ludzi z bans, Dlaczego? Bo zrobiliśmy tam fantastyczne spotkanie z super, energi super energią, i ludzie zapragnali tego więcej. Też przyjechali do Hull, bo wiedzieli, o co mi chodzi. Czują po prostu tą misję. Ym, I nie będziemy się ograniczać do Hul, bo chcemy to w innych miastach zrobić, żeby ludzie to samo poczuli. Jeżeli nie byłeś na spotkaniu Biznes Cafe, jeżeli e, nie byłeś w Barnsley, no to jeszcze nie wiesz, nie wiesz, co tracisz, no. Nie wiesz, co tracisz. Musisz przyjechać do Hul 20 lutego. Wojciech szczerba, fajnie się słucha. Dzięki, Wojtek. Miło, że się fajnie słucha. Ja wcześniej tam komentarz, że są jakieś powtórzenia, ale mam nadzieję, że to jednak było nie, nie po mojej stronie. Już się wystraszyłem, wiecie, to nie jest. To jest, żeby to wszystko działało. Żeby to tutaj to wszystko działało, to ja wam pokażę mój ekran na chwilę, nie? To, to po prostu tutaj jest jakieś jedno urządzenie, tu jest jakieś drugie, tu jest trzecie, tu czwarte, to się nagrywa. To po prostu. Ale to nie widzi się wszystkiego jeszcze, bo niektóre tutaj się w ogóle nie wyskoczyły te niektóre, niektóre ym... <grywania> urządzenia na ekranie. Ale tu jest masakra, to się wszystko wesoło miesza. Y Kondzio, Konrad pisze: Nie, Grek, to ty jesteś dla nas, a nie my dla ciebie. Chcemy cię wykorzystać do cna, wystać z ciebie wszystko, co masz najcenniejszego. My się będziemy bogacić i będziemy jeździć do ciebie na terapię powrotu do twardej, niestety, rzeczywistości. My chcemy cię wykorzystać maksymalnie. Wiesz co, ale bardzo cieszy mnie ten komentarz, bo ja po prostu czerpię ogromną wartość z tego, że ludzie mogą ze mnie skorzystać. To jest fantastyczne. Um... Więc ja, ja, po, ja po prostu czuję, że. Ale mieszkał, jak Han, Han kiedyś powiedziała właściwie podczas wywiadu, że z kim nie rozmawia, z jakimiś osobami, które, do, które, które przychodzą do niej, to każdy mówi, że on ma. Każdy ma jakąś taką, czuje, że misję ma taką, żeby pomagać innym ludziom. Tylko, że najpierw muszą się sami ogarnąć, czyli mieć tam finanse ogarnięte i tak dalej, ale w dłuż, dłuższej przyszłości każdy chce być filantropem. Każdy chce pomagać, zmieniać świat. Ja myślę, że jeżeli zadasz sobie dzisiaj pytanie, co Ty chcesz robić, jaka jest Twoja misja, to na pewno odnajdziesz też w sobie coś takiego, co właśnie takiego filantropa, że Okej, okay, no teraz tam musisz sobie ogarnąć biznes i finanse, ale jak już to będziesz mieć ogarnięte, jak już zorganizujesz się i spełnisz te swoje marzenia, to wtedy zaczynasz czuć, że możesz zrobić coś innego. Zaczynasz czuć, że chcesz zrobić coś takiego, co zmieni ten świat. Zobacz na ludzi takich jak Elon Musk, który wczoraj wypuścił w ogóle statek kosmiczny w przestrzeń na Marsa, gdzieś tam leci, prawda, tam chce miasto zbudować. Jaka to jest wizja, no? Jaka to jest wizja? To jest tylko jeden człowiek. A ilu jest takich ludzi, którzy rozwiązują problemy nie tyle gdzieś tam w kosmosie, ale na Ziemi? Na Ziemi. Problemy głodu innych ludzi, problemy chorób i tak dalej. Chyba chcielibyśmy właśnie pomóc. W, w takich rzeczach, żeby na tej planecie żyło nam się lepiej. I te rzeczy u nas są, tylko one nie wychodzą na światło dzienne, nie dostają głosu, ponieważ są zagłuszone przez taką podstawową rzecz, że o, ja muszę najpierw mieć siebie ogarniętego. A dlaczego nie jesteśmy sami się ogarnięci, nie, ogarnięci? Dlaczego my nie jesteśmy? Dlatego, że ten system, który obecnie jest panujący na Ziemi, nam nie pozwala. To jest ten system, kiedy tak. Słusznie z Piotkiem Kopaciem rozmawialiśmy kiedyś właśnie też yy, na jednym z odcinków. To jest system taki matryksowy nie? Że nam jest taka projekcja podawana, że trzeba pracować na pieniądze i tak dalej, zarabiać i kupować sprzęty i to wszystko ogarnąć i mieć te wszystkie rzeczy. Po prostu myśmy powinni. Yy, gdybyśmy byli wolni od tego, tego wszystkiego, gdybyśmy mieli każdy, miałby sobie dom, mieszkanie, jedzenie, miałby sobie taką się, jakoś tam, by sobie radził, to miałby też czas na to, żeby realizować swoje wyższe cele. Wyższe potrzeby, a to jest dzielenie się z innymi, swoim, swoim czasem, z osobami. Także, także tak, no właśnie. Marcin Osman, witam serdecznie. To jest mój, to jest mój new friend. To jest mój new friend. Marcin w ogóle powiedział, że. E, on tam ma. Jest jeszcze tak jak na Facebooku, że jest chyba 5 tysięcy maksymalnie ludzi, można dodać, nie? No i powiedział, że usunie jednego kogoś tam. Nie powiem kogo, bo nie wiem kogo usunął ale ktoś się pewnie wkurzył, żeby mnie dodać. Także wow, czuję się bardzo, bardzo wyróżniony. <laughs> Dzięki Marcinie. Ewa, ja wiem, że przyjdzie na mnie czas. Domyślam się. Domyślam się, że tak. Ja myślę, że właśnie nie ma czegoś takiego, że coś się miało stać, a się nie stało. Nie ma czegoś takiego. I tak samo nie ma takiej sytuacji, że coś się stało, a miało się nie stać. Jeśli coś się stało, jeśli coś się stało w moim życiu, to widocznie ma to jakiś sens. Ja też się zmagam w życiu z różnymi problemami i mogę zadawać sobie pytanie codziennie, jejku, no po co mi to, na czego się to dzieje, ale, ale dostrzegam z perspektywy czasu zawsze, zawsze to miało jakiś sens. Dzisiaj opowiedziałem o tym, o tych początkach, o tym radiu, o tych błędach, które popełniłem. To miało sens. To musiało dać mi jakąś lekcję. Więc dla, dla Ewy też przyjdzie czas. Ja jestem w ogóle zainteresowany, bardzo Ewa, tobą. Ja chcę cię poznać. Oczywiście możliwości czasowe mamy zawsze ograniczone, bo nawet jeżeli z kimś chcę się poznać i ktoś do mnie pisze i próbimy, próbujemy się umówić, to czasami to trwa tygodnie, zanim znajdziemy jakiś czas wspólny, taki, żeby można było można było się umówić i porozmawiać i poznać, czasami później to jest odkładane bo ktoś zachoruje i tak dalej, więc wiemy, a tyle tych, mamy tych request tyle tych zapytań, bo każdy z nas ma znajomych, klientów i tak dalej, więc jest nam ciężko to wszystko ogarnąć, ale, ale przyjdzie ten moment, że na pewno nie wiem, ja, ja robię właśnie to w taki sposób, że czuję, że to jest ten moment, tutaj jest jakaś osoba, ja jestem zainteresowany bam, z niektórymi ludźmi jest tak na przykład, że yy, teraz się umówiłem z Aleksandrą. Z Aleksandrą. Aleksandra prowadzi y, kursy języka angielskiego przez internet. To jest po prostu no, niesamowita kobieta. No odjazd. Odjazd. Ale co mnie w niej pociąga najbardziej? Szczerość. Autentyczność. I ja z nią porozmawiałem przez chwilę dosłownie. Przez chwilę. I powiedziałem, ja po prostu chcę, chcę cię mieć natychmiast. Kiedy się umawiamy? ona mówi, o chłopie, nie mam czasu za dwa miesiące. I się umówiła ze mną na wywiad. Ale... Tym się kieruję, ja muszę to poczuć. I to nie jest tak, że ktoś będzie mnie przekonywał mailem i mnie przekona, bo napisze tam o sobie superlatywy czy coś. W ogóle się tym nie kieruję. Bo ja też nie chciałbym być postrzegany przez innych ludzi przez pryzmat moich osiągnięć. Że, o, ja tutaj mam, wiesz, ja już mam wspaniałe samochody, ja już mam milion na koncie, ja już mam super 14 biznesów działających. Ja nie chcę być oceniany w taki sposób. Ja chcę być oceniany przez to, tylko że. Nawet nie chcę być oceniany, chcę być akceptowany za to, jaki jestem naprawdę. Jeżeli komuś pasuje moja energia, jeśli komuś pasuje to, jaki ja jestem, to, co ja chcę przekazać, to, co daję i ktoś jest gotowy na to, żeby to wziąć, no to to mnie zaprasza wtedy, tak? Zaprasza mnie do siebie. Nic na siłę. Ja też się nigdzie nie pcham. Nikomu staram się nie wchodzić, nie? Także dzięki, dzięki Ewa. Aha, Ewa, jeszcze pytasz, czy możecie, a czy możemy cię zapraszać na przykład do skwortu? A czemu nie? Zapraszajcie. Ja zawsze dużo mam zaproszeń teraz ostatnio, ale też zawsze pytam po co? Mhm. Bo to jest dla mnie ważne. Jeżeli ja, ja przyjeżdżam gdzieś, to ja muszę wiedzieć po co. Ehm, no, żeby przeważnie o czymś powiedzieć, ale, ale o czym? I ja zawsze zadaję pytanie tym, którzy mnie zapraszają, powiedz, co ci ludzie, do których będę mówił, z tego mają mieć? Jaką wartość mam im dać? I teraz zobaczę, czy jestem w stanie to dać. I na tej podstawie podejmie decyzję. Więc nie podejmuję decyzji na zasadzie. O jak fajnie, że mnie zaprosili. Kurde, jadę, bo będę na scenie, wow, nie. Nie, ja muszę, ja muszę się upewnić, że ja tam nie jadę na darmo. Ja, ja tam nie jadę pokazać siebie. O Boże, jak ja jestem sukcesful, bo nie jestem. Robię po prostu swoją rzecz, którą czuję, że muszę robić. Ja się nie mam czym chwalić. Nie potrzebuję też tego, ale nie mam. Więc, yy, no właśnie, jeżeli mam przyjechać, to mam komuś dać wartość. To jest, to jest absolutnie podstawa. Piotrek, wow, myślę, że to są świetne pomysły i one w połączeniu z aktywnością innych przyniosą dobry czas dla klubu. Mówisz o klubie, super, czyli cieszę się, że podobają Ci się te pomysły. Te, te, te pomysły, jeśli chodzi o klub, to jest dopiero wstęp. Ja jakby dużo tutaj nie chcę mówić do przodu, bo tak jak Agnieszka mi też kiedyś powiedziała, Agnieszka Khan mówi, że niech czyny same mówią o nas i ja, ja się z tym zgadzam. Nie ma co mówić, nie ma sensu. Po prostu, jeżeli czujesz, że to jest to, jest to jeśli czujesz, że, że, że interesuje Cię właśnie tak, taki kierunek budowanie, organizowanie takich spotkań w Wielkiej Brytanii, w Polsce, na świecie gdzie wyobraź sobie, że możesz przyjechać do jakiegoś miasta i nagle w jakimś mieście, w każdym mieście jest jakiś oddział, takiego biznes cafe, gdzie możesz wpaść, spotkać fantastycznych ludzi, siąść nawet na dzień biurko sobie wynająć, popracować tam i wypić kawę z ludźmi, którzy po prostu znają cię, bo wiedzą, że ty jesteś, aha, ty jesteś w naszej ekipie rozumiemy się, super możemy sobie pomóc, możemy szczerze porozmawiać, możemy być autentyczni nie musimy udawać, ocierać się o siebie i próbować udawać, że jesteśmy lepsi czy coś uff, przecież to jest okropne takie udawanie oj nie chcę się rozpowiadać na ten temat, bo to jest jakby odcinek na podcast, ale yy, Tomek, Manchester Next wiesz co, dzisiaj o tym myślałem jak, jak pomyślałem sobie, gdzie następne spotkanie yy, Business Cafe Club, pomyślałem sobie Największe, najbliższe, największe miasto i oddalone trochę od hull to jest, to jest Manchester. Więc jasne. Także szykuj tam, szykuj tam grunt, Tomek. Justyna, ale sprzęt grzejesz? Tak, kopie Bitcoiny z tyłu. Poza tym programem tutaj jest, wiesz, koparka i tam kopię. Um. Aha, Justyna, piszesz jeszcze, że Elon. I wielu możecieli to właśnie tacy świetni ludzie zmieniają świat. Każdy z nas jest człowiekiem, który może zmienić świat. Um, I jeśli jesteśmy na tyle odważni, żeby mieć duże, duże wizje, duże marzenia, i nie, 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 po, nie poddajemy się, tylko je w, wierzymy w nie, to jak najbardziej trzeba być wariatem, żeby zmieniać świat. Ludzie, którzy są normalni, to raczej świata nie zmieniają. Normalni w sensie normalni książkowo. Bo ja nie mówię, że Elon jest rąbnięty psychicznie, tylko mówię po prostu, że, że trzeba myśleć poza karton wyjść poza box, tak out of the box, trzeba wyjść i zobaczyć świat z innej perspektywy. Przestać się ograniczać. O, Romek, jesteś. Jesteś pod wrażeniem, że ponad y, godzinę i ciągle jeszcze jestem żywy. No jestem żywy. Jestem. Godzina trzydzieści. Także jeszcze, jeszcze trzy minutki, uciekamy. Jeszcze przejrzę kilka kilka y, komentarzy. Elon, a potem my. Dokładnie, Piotrek, właśnie. Elon, a później jesteśmy my. Albo może razem z nim. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Ty też chcesz, Justynka, zmieniać świat. Tylko, czy to jest moją misją, się zastanawiasz. No i właśnie, to jest, to jest, to jest coś, co w biznes kafe to jest podstawowa że to jest pomoc ludziom w odnalezieniu swojej misji. Wiecie? To jest, to jest właśnie to, to jest yy, odzyskanie takiej klarowności, jasności w tym, że ojejku, ojejku, ja nie wiem, co jest moją misją, to robić, czy mam to robić, czy mam co, co ja mam robić. Fajne rzeczy wokół mnie się dzieją, tyle fajnych rzeczy, co właściwie. No właśnie. Jeżeli przypatrzysz się swojej misji i aha uwaga. Tu jest też pomysł. Możemy zrobić warsztaty odkrywania swojej misji. Kto chce? To jest moje pytanie teraz. Mamy 18 osób na tym liveie. Jeśli ktoś chce, to proszę mi napisać tak w komentarzu, że chce, ale na 100%, że chce. Nie, że tam może czy coś. Chce i koniec, chce odkryć swoją misję. Chcę zobaczyć, ile osób z was teraz. Nie jest przekonana jeszcze, czy ją ma, czy jej nie ma, czy to jest to, czy to jest nie to. Taki sprawdzian. Zobaczmy, ile będzie zainteresowanych. Także będę wiedział, do kogo też mówię, nie? Czy, czy to jest potrzeba. Kondzio, Ewa, na 100% się przygotuje. Aha. No, to będą, tak, Ewa jak będzie gotowa, to będzie gotowa. Bo jak ja będę gotowy, przepraszam, to ja będę muszę być gotowy. To nie jest to, że Ewa ma być gotowa. Ja muszę być gotowy na Ewę. Tak to działa. No właśnie, Ewa pisze, że już jesteś gotowa. <laughs> Widzicie, jak to wszystko idzie? Sprawnie? Ja coś myślę, tutaj sami wypowiadacie te słowa. Um. Aha, chcę, żebym przyjechał i posłuchał. W tym roku zobaczymy, jak to wyjdzie. Staram, staram się jak najmniej jeździć na spotkania, dlatego że ym, ja mam czwórkę dzieci tutaj w domu mam do ogarnięcia i ten czas na pracę wykorzystuję bardzo, bardzo skrupulatnie. Rozliczam się z tego z rodziną, że tak powiem. No i te wyjazdy to powiem szczerze, że ograniczam do minimum. Do maksyma, do minimum, bo są, są po prostu tutaj pewne rzeczy, które. Które, ale postaram się, jak mnie zaprosisz, to na pewno postaram się. Dziękuję Ci. Kondzio jest za Manchesterem, super. Yy, Artur, pierwszy raz jestem na, twoim spo na tym spotkaniu online i bardzo mnie zainspirowało. Dziękuję za to spotkanie, bo sam jestem na etapie szukania możliwości zmian w swoim życiu. Artur, dziękuję Ci za ten komentarz. Fajnie, że napisałeś, że jesteś pierwszy raz. To fajnie, bo to jest w ogóle pierwszy raz. Tak naprawdę nagrywanie podcastu na żywo, to jest dla mnie pierwszy raz. Ym, I wiesz co, jeżeli szukasz i cię zainspirowało, to na pewno, jeżeli nie słuchałeś innych odcinków Biznes Cafe Podcastu, to, to, to wejdź koniecznie i posłuchaj, bo to, to są. To, ja powiedziałem coś od siebie dzisiaj, ale tam jest wiele, wiele ciekawych informacji od innych ludzi, którzy, którzy też inspirują. Mm, także po to wiesz, że nie musisz tego jakoś tam religijnie słuchać, ale weź sobie gdzieś tam gdzieś tam jedziesz czy coś, to włącz sobie ten podcast i, i posłuchaj, bo to są inspirujący ludzie fantastyczni ludzie no i mam zaproszenie do Nottingham od Kasi, hej Kasia miło mi Cię poznać um, fajnie dajcie znać co tam, co tam robicie w tym Nottingham i, i będziemy jeździć na pewno tak mówię na pewno, ale no nie na pewno. I widzę jeszcze Tomka Borowczyka. Cześć Tomek. Tomek też super facet. Z daleka, z daleka przyjeżdża na spotkanie Biznes Cafe klubu. Okej. Okay. Super. Kochani, więc kogo my tu mamy? Yy, mamy raz, dwa, trzy, cztery osoby. Cztery osoby, które są chętne do takich warsztatów odkrywania swojej misji. Yy. To teraz tak, mam dla Was zadanie, ponieważ cztery osoby to nie jest satysfakcjonująca liczba, żeby coś takiego odpalić. My musimy mieć e, 20. My musimy mieć 20. Więc teraz, jeżeli Wam zależy, Piotrek, Tomek, e, Kinga, czyli Piotrek w imieniu Kingi i Ewa, jeżeli Wam zależy na tym, to e, Justyna, Ty też? Ominąłem gdzieś Twojego? Aha, aha, sorry, jeszcze jest Artur, tu wyżej. Dobra, psorki, minąłem was. Jest sześć. To jeszcze, jeszcze Justynka i Artur. Tak? Sześć osób. Potrzebujemy dwadzieścia, potrzebujemy jeszcze czternaście. Więc zróbmy w ten sposób. Ja pamiętam wasze imiona, ja tutaj was mam. Ding, 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 ding. Yy, więc zrobimy zaraz taki grupowy czat, który za... O, już się pojawiło. Yy, I kochani... To możecie mi znaleźć tych osób, te, te osoby. Jeżeli wam zależy, to znajdziecie takie osoby wokół siebie i powiecie, powiecie im y, będę szedł na takie warsztaty zorganizowane przez Biznes Cafe, gdzie będziemy odkrywali swoją własną misję, albo sprawdzali, czy to, co obecnie robimy, zgadza się z naszą misją. Y, I takie warsztaty y, będziemy sobie robić online, nie trzeba będzie nigdzie jechać. I teraz... Y, kto na 100% chce w czymś takim brać udział? Potrzebujemy 20 osób i kochani, na pewno będzie za to opłata. Żeby było jasne. Zrobimy coś po prostu um, tak, jak obiecałem sobie, 2018 to jest, to jest rok e, też monetyzacji, ale z drugiej strony każdą rzecz, jaką zrobię, poświęca ten czas dla Was oczywiście i zrobimy coś fantastycznego e, i coś. E, Coś za to będziemy musieli zapłacić. Także, także okej. Okay. Czyli jesteście na 100% przekonani, więc szuk, będziecie szukać teraz, teraz osób, które też będą chciały to zrobić. 20 osób będziemy mieć, komplet, bum, zaczynamy. I robimy, e, aha, coś tam trzeba będzie zapłacić, ale to będzie na pewno niska, niska kwota. To będzie jakiś taki próg dosłownie, żeby tylko, żebyś tylko wiedział, że, wiedział, wiedziała, że... Mm, że robisz coś ważnego dla Ciebie. Bo wiesz, jakie to jest? Jeżeli wchodzisz w jakiś program i masz go za darmo, to go nie docenisz. Ja to wiem z własnego doświadczenia. Jak ja robiłem darmowe programy i znam to z doświadczenia ludzi, którzy robili mój program za darmo. Człowiek, który od początku otrzymuje coś za darmo, to myśli sobie, że to jest niska wartość. I w momencie, kiedy przyjdzie mu jakaś, jakiś, jakiś, jakaś bariera, że mu się nie chce, to on to odstawi na bok i powie no commitment, nic się nie stało, ale jeżeli zapłaci za to, nawet jakąś taką, taką kwotę średnią, to on pomyśli, no cholera, no ale zapłaciłem za to, no to teraz jeżeli zapłaciłem, no to <ścoughs> ciężko mi to będzie stracić, więc ja będę teraz kontynuował to do końca już, już to zrobię. Jest większe prawdopodobieństwo, że zakończysz kurs, za który zapłaciłeś, niż który masz za darmo. Także to jest, będzie z korzyścią i dla mnie, dla rozwoju tego projektu, i dla Was. Dlatego tłumaczę właśnie, jak to, jak to działa. Tak, Ewa. W życiu nic nie ma za darmo. <ścoughs> Jasne, że nie ma. Ale chodzi o to, żeby, żeby to, to zdanie też. Yy... Oddało um, taką prawdę, że nie ma nic za darmo. Owszem, ale jak za coś płacimy, to otrzymujemy wartość. I ja jestem wyznawcą, totalnie wyznawcą, właśnie takiej, nazywam to religią. Taki, taką, taką, no nie religią, za dużo powiedziane. Tak, taką, pra taką prawdę wyznaję, że, że yy, każde wydane pieniądze, każda wydana wartość, czas, Musi przynieść wartość, żeby to nie zmarnować. Niczego, niczego nie chcę marnować w tym życiu. I Justynka, no ja mam też tak z płatnymi, ale nie mam na to punktu widzenia albo za tryb, albo nie. Spoko. Jasne. Za tryb, albo nie. Lubię to. I wymiana energii musi być dobrze. No to wymieniliśmy dzisiaj energię przez godzinę 41. Bardzo dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Przy nagrywaniu tego pierwszego w 2018 odcinka, za chwilę ten odcinek, no jutro pewnie, pojawi się na, na stronie, na Biznes UK, pojawi się w iTunesie, będzie można go słuchać sobie. Będzie też nagranie wideo oczywiście na YouTubie, będzie nagranie wideo tutaj na Facebooku, które zostanie już tutaj ten live w całości. I kochani, zapraszam was na następne odcinki. Mówię, teraz mamy, mamy trzy osoby, które będą w lutym, które po prostu blow my mind. To jest. To, to, to. Aha, a tak w ogóle to też będzie. Powiem temat. Czyli pierwszy temat to jest to jest. Porozmawiamy troszeczkę o BHP. Ktoś może powiedzieć BHP. Nigdy w życiu nie słyszeliście takiego wywiadu z BHP-owcem. Okay? Nigdy w życiu. Nigdy, obiecuję wam to. Po prostu padniecie, padniecie. Także musicie tego przysłuchać. Drugi człowiek, drugi człowiek, który mówiłem, Aleksandra. Aleksandra, jeśli ktoś nie zna Aleksandry, to to jest bardzo szczera, bardzo autentyczna osoba. Po prostu można powiedzieć, niestandardowa, zupełnie wariatka. W pozytywnym słowa znaczeniu. Niesamowita osoba. Uwielbiam ją. Także, także z nią będziemy rozmawiać i to będzie też czat, to będzie po prostu burza, wybuch wulkanu. I później jeszcze mamy wywiad na temat kryptowalut, bo to jest taki popularny temat teraz. Jeżeli ktoś z Was w kryptowalutach siedzi, w inwestycjach na giełdzie walutowej, no to są teraz, teraz właśnie są takie momenty, spadki, war, ludzie wariują, rozemocjonowani są i tak dalej. Co robić? Kupować, czy już sprzedawać? Straciłem, czy zyskałem? Te wszystkie rzeczy są teraz na gorąco, więc jeszcze w lutym na ten temat będę rozmawiał z człowiekiem, który bardzo jasno, przejrzyście wyjaśnia tego typu tematy i pokazuje, jak się w tym nie pogubić. Jak to wszystko działa, wyjaśnia i jak się w tym nie pogubić. Jak, nie, jak nie, 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 nie po prostu nie popełnić błędów, bo na giełdzie to się traci głównie przez błędy. Po prostu nie wiedza. Dobrze, kochani. Miłej nocy. Jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam wszystkich, przytulam. Na dobranoc. Pa pa.